Poranna rozmowa Radio Opole. Witam słuchaczy, dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. 800+, Prawo i Sprawiedliwość mówi od stycznia, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska mówi już od czerwca. PSL mówi waloryzacja tego świadczenia tylko dla pracujących, a Lewica? Lewica już od roku mówi, że to świadczenie powinno być zwaloryzowane ze względu właśnie na to, że nie powinno to zależeć od dobrej woli tego czy innego pana i to nie ma znaczenia, czy to będzie Kaczyński, czy to będzie Tusk. To świadczenie powinno być po prostu powiązane bezpośrednio z wskaźnikiem inflacji, tak żeby kiedy ceny rosną, świadczenie również rośnie. Mówimy to w stosunku do wielu świadczeń, 500+ jest jednym z nich. I oczywiście powinno być zwaloryzowane, tak? My w zeszłym roku domagaliśmy się 700+, biorąc pod uwagę galopującą inflację i rosnące ceny w sklepach. No, wydaje się, że to 800+ w tym momencie to jest bardzo dobry pomysł, bo osoby, które mają dzieci, doskonale wiedzą, że wszystkie te rzeczy, które dzieciom trzeba kupić, czy to zaczynając od mleczka dziecięcego, przez ubranka, przez jakieś obuwie, rzeczy do szkoły, do przedszkola, no to wszystko po prostu bardzo dużo kosztuje i to świadczenie powinno właśnie jakby odpowiadać właśnie na ten wzrost cen automatycznie, a nie tylko i wyłącznie dobrym gestem pana. A jakie jest państwa stanowisko, jeżeli chodzi o darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65? No przede wszystkim my złożyliśmy ustawę, ja ją osobiście złożyłam już 2 lata temu, darmowe, to są leki za 5 zł, maksymalnie za 5 zł, czyli wszystko, co znajduje się w aptece, co jest po prostu człowiekowi potrzebne do tego, żeby wyzdrowieć, powinno mieć maksymalną cenę 5 zł, tak żeby po prostu ludzi na to stać. Jeśli chodzi o te darmowe leki, no to tutaj mamy niestety taki problem, że trochę nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ponieważ jeśli będzie to poszerzenie programu leki dla seniorów 75+, o właśnie kolejną grupę, czyli seniorów 65+, jeśli się nie mylę, oraz dzieci i młodzież, no to wiemy, że ten program jest po prostu dziurawy. Ta nasza propozycja jest o tyle lepsza, że można by ją właśnie poszerzyć, tak żeby wszystkie te leki, które znajdują się na receptę, były za darmo, a poza tym wszystkie leki były maksymalnie za 5 zł. Jest to dziurawe ze względu właśnie na to, że po pierwsze nie wszystkie leki, ponieważ jest konkretna lista leków, które można uzyskać i ten problem dotyczy właśnie leków 75+. Każdy, kto ma seniora w rodzinie, ten wie, że tak czy siak przy okienku nadal trzeba bardzo dużo płacić. I oczywiście trzeba płacić mniej i to jest dobry kierunek, tak? Ponieważ poziom współpłacenia za leki w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich jest ogromny. My współpłacimy, to jest na poziomie 65%, w takich krajach jak Czechy to jest 36%, Niemcy 18%, Francja 13%, średnia europejska 29% współpłacenia za leki. My naprawdę musimy zacząć działać w tym kierunku, właśnie dlatego 2 lata temu złożyłam ustawę, która miała na celu to współpłacenie ograniczyć w sposób radykalny, ale niestety nie znalazła tutaj sympatii obozu rządzącego, więc mam nadzieję, że biorąc pod uwagę ich własne zapowiedzi, ta moja ustawa w końcu będzie procedowana, ponieważ my mamy coraz więcej sygnałów o tym, że ludzie odchodzą z apteki z kwitkiem. Mamy coraz więcej sygnałów, że po prostu ludzi nie stać na to, żeby wykupować wszystkie leki, które są potrzebne. A każdy na przykład rodzic wie, że nie wiem, sytuacja, w której dziecko ma 40 stopni gorączki i trzeba po prostu kupić ibuprofen albo jakiś inny lek przeciwgorączkowy, no to w takiej sytuacji po prostu no się to robi, tak? I kiedy ktoś nie ma problemów finansowych, no to oczywiście idzie do apteki i kupuje. No ale kiedy rodzina żyje od pierwszego do pierwszego i po prostu ma wyliczone wszystkie wydatki, no to każde 50, każde 100 zł w aptece, to jest ogromny i potężny wydatek, to jest wyrwa darmowe w budżecie. Takie najbardziej podstawowe leki też miały być. Oczywiście, darmowe, że tak. Są kraje przeciwgorączkowe, syropki na kaszel, kropelki do noska, mówiąc tak, jak mówi mama po prostu. Dokładnie tak. Są takie kraje, gdzie wszystko, co jest na recepcie, jest albo objęte opłatą ryczałtową, albo jest za darmo i to jest dobry kierunek, tak? Znaczy, jeśli lekarz uważa, że jakby ten pakiet leków jest po prostu dziecku potrzebny, no to powinien być on po prostu dostępny i nie powinna to być kwestia finansowa, tak? Szczególnie w sytuacji, w której mówimy o dzieciach, gdzie od momentu, kiedy dziecko ma kaszel, do momentu, kiedy ma zapalenie oskrzeli lub płuc, czasami to jest naprawdę kwestia kilku dni.
Pani poseł, skoro jesteśmy przy zdrowiu, to trochę jeszcze powiedzmy o zdrowiu psychicznym, bo w piątek odbył się organizowany przez panią okrągły stół zdrowia psychicznego. To miało miejsce w Opolu. Jakie wnioski, jakie postulaty padły na tym spotkaniu? My skupiliśmy się na razie na takiej diagnozie, czyli jak to funkcjonuje w Opolu i w województwie opolskim, jak wygląda sytuacja. No i ta sytuacja na razie nie wygląda dobrze i to nie są problemy typowo opolskie, tak? Znaczy to jest problem ogólnopolski, z którym my próbujemy sobie poradzić jako Klub Lewicy, ponieważ najpierw zorganizowaliśmy okrągły stół w Sejmie, gdzie zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki z różnych dziedzin. Teraz organizujemy te okrągłe stoły regionalne po to, żeby zdobyć jak największą wiedzę, jak to wygląda w regionie, tak? Ponieważ to, czego brakuje w polskiej polityce, to słuchanie ludzi, którzy realnie zajmują się rzeczami, od których politycy w dużej mierze tylko mówią. I to, co usłyszeliśmy, było porażające, tak? To znaczy liczba oczekujących na pierwszą wizytę u psychologa czy u psychiatry nieustannie się wydłuża. To są problemy interwencyjne, gdzie pani z ośrodka interwencji kryzysowej mówiła, że w zasadzie nie ma dnia, żeby nie dostawali informacji o próbie samobójczej. To są i oczywiście informacje z Opola, z Opolszczyzny. Tak, mówimy tutaj też o jakby sytuacji, w której oni się zajmują i dziećmi, i dorosłymi, tak? Więc jakby, ale mówiła, że tak 30% tych zgłoszeń to dotyczy właśnie dzieci. My mamy w Polsce narastający problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i on jest widoczny również w województwie opolskim. Brakuje nam łóżek, na Wodociągowej jest 18 łóżek, z czego no na ogół jest tam więcej łóżek dostawionych niż normalnie powinno być. I dyrektor szpitala walczy o to, żeby poszerzyć te bazy łóżek, żeby dobudować skrzydło szpitalne, żeby przy okazji móc świadczyć bardziej kompleksową, lepszą pomoc niż teraz, ponieważ warunki infrastrukturalne są takie, że po prostu tego się nie da na ten moment zrobić. To, że jest duży no i tutaj problem, niestety spotkał się ze ścianą. I to wszystko, to o tym wiemy, o tym też informujemy, ale pytanie, co z tym zrobić, żeby poprawić sytuację? No przede wszystkim ta rzecz, która wyszła, to jest problem dostępności psychologów i psychiatrów. I to jest problem, z którym musimy się zmierzyć w pierwszej kolejności. Ale jeśli chodzi o psychologów. Wykształcenie psychologa i psychiatry trwa. Ale psychologów mamy tylko w systemie prywatnym. Właśnie o to chodzi, że te pensje, które są zarówno w ośrodkach podlegających Ministerstwu Rodziny. No teraz dzięki ustawie o zawodzie, dzięki ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, tam pensje w tych ośrodkach podlegających Ministerstwu Zdrowia, te pensje już nie są tak małe i one już nie są tak nieatrakcyjne. No ale 3,5 tysiąca dla pracownika, który musi pomagać osobom w no, trudnej sytuacji zdrowia psychicznego, no to są pieniądze, które po prostu są małe, tak? Znaczy państwo musi oferować dobrą, godną pracę psychologom po to, żeby zachęcić ich do tego, żeby chcieli pracować, czy to właśnie w ośrodkach interwencji, czy to w różnych stowarzyszeniach, które wspierają zarówno miasto, jak i państwo w tym procesie zajmowania się tym zdrowiem psychicznym. No i jakby tutaj, szczerze powiedziawszy, ja zadałam pytanie Ministerstwu Zdrowia, czy oni planują poszerzenie oddziaływania tej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia na pracowników związanych z ochroną zdrowia, ale pracujących w innych ośrodkach. No i oni mi wtedy powiedzieli, że no nie, koszula bliższa ciału, oni chcą, żeby ci pracownicy pracowali właśnie w instytucjach podległych Ministerstwu Zdrowia i jeśli coś podlega Ministerstwu Rodziny, to już nie jest ich problem. Zapytałam Ministerstwo Rodziny, czy planują podobną ustawę o minimalnych wynagrodzeniach właśnie w podległym ich placówkach. No i cały czas czekam na odpowiedź, bo szczerze powiedziawszy, jeśli państwo jest tak słabym pracodawcą, jeśli chodzi właśnie o te kluczowe miejsca pracy, no to my nie przyciągniemy tych psychologów, my nie przyciągniemy tych psychiatrów. Czyli lepsza płaca dla psychologów i psychiatrów. Drugi punkt króciutko, bo zaraz przechodzimy do internetu. Tak, drugi punkt króciutko to jest na przykład kwestia błędnych zarządzeń, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia i NFZ. No i tutaj mamy na przykład
przypadek, no już czysto opolski, że mamy ośrodek, który zajmuje się, to jest ośrodek pierwszej referencyjności, czyli ten, który zajmuje się tam taką pierwszym kontaktem, pierwszym poziomem wsparcia. No i jest to ośrodek, który chciałby nawet zatrudnić więcej psychologów, ale rozporządzenie mówi, że może być tylko 4 psychologów w takim ośrodku i jeśli chcieliby założyć drugi, no to w takim wypadku musieliby to zrobić w innym budynku, ponieważ nie można zgodnie z rozporządzeniem zrobić tego w tym samym budynku, pod tym samym adresem. No jest to kompletnie absurdalne, tak? Mamy tutaj chęci, mamy możliwości, mamy ludzi w potrzebie i mamy rozporządzenie, które to blokuje. No to są takie kompletnie absurdalne sytuacje, które naprawdę należy pilnie rozwiązać. O problemach w sferze zdrowia psychicznego w Polsce mówi Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem, to jest lewica w Sejmie. Cała rozmowa w internecie. Pani poseł, czyli tak, wyższe płace, zmiana tego rozporządzenia, o którym pani przed chwilą powiedziała, czy coś jeszcze można poprawić? Tak na już, szkolenie nauczycieli. Żeby wyłapywali wcześniej. Tak, i żeby potrafili sobie poradzić. To o tym mówił właśnie zaproszony przez nas dyrektor szpitala na wodociągowej, mówił o tym, że jest taki przypadek, na przykład w Warszawie też SWPS robi podobne badania dotyczące właśnie tego, jak reagować na przemoc rówieśniczą, tak, że jeśli po prostu jest taka przemoc, no to w tej sytuacji po prostu wchodzi się do szkoły i pracuje się z klasą. Nie ma systemowego sposobu na rozwiązywanie przemocy rówieśniczej, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, problemy dzieci i młodzieży biorą się oczywiście z przemocy w domu, ale nie zawsze, dotyczą częściej, tak, grup mniejszościowych, czyli na przykład mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, mniejszości osób LGBT, to są dzieci w spektrum, osoby, które w jakikolwiek sposób odbiegają od tego, co jest traktowane przez ogół społeczeństwa jako pewna norma. No i niestety mamy tutaj też taki problem, że nie ma odpowiedzi systemowej, jeśli chodzi właśnie o rozwiązywanie tych problemów, wychodzenie naprzeciw tym problemom, zanim one realnie się pojawią. Czyli w sytuacji, w której na przykład pojawili się w Polsce uchodźcy z Ukrainy, to już wcześniej powinno być wyjście, tak, do nauczycieli, jak rozmawiać z uczniami o tym, że teraz będą osoby mówiące innym językiem i mające trochę inną kulturę niż nasza, po to, żeby właśnie radzić sobie z tym problemem i nie dopuszczać do tego, żeby taka przemoc w szkole się pojawiała. To jest kwestia tego, że jeśli nauczyciel widzi przemoc, to po prostu powinien mieć obowiązek ją zgłosić, ale być też rozliczanym z tego, że tego się nie zgłosiło. I jakby, ale też on musi wiedzieć, co jest przemocą, tak? To znaczy ten nauczyciel musi być naprawdę dobrze przeszkolony, a w sytuacji i musi mieć przestrzeń do tego, żeby móc ewentualnie zainterweniować, a w sytuacji, w której on jest tak intensywnie zarzucony pracą, jest tak przepracowany, przemęczony, ma bardzo wielu uczniów pod opieką, ponieważ nasze szkoły są przeludnione, znaczy mamy bardzo dużo uczniów w klasie, no to ten nauczyciel po prostu nie ma przestrzeni, tak, na to, żeby tutaj interweniować i zachowywać się w sposób, którego byśmy chcieli i oczekiwali. Więc tu jest tak naprawdę jakby dużo takich problemów z każdej trochę działki, gdzie my potrzebujemy po prostu interwencji zarówno systemowej, ale również właśnie takiego ludzkiego podejścia. I ostatnia rzecz, która również padała, no to jest kwestia social mediów, tak? To jest tego, że młodzi ludzie mają po prostu jakiś taki absurdalnie wyidealizowany obraz piękna, do którego jakby 99,9% populacji odbiega od tego wyidealizowanego obrazu. No i młodzi ludzie w związku z tym też również mają różne problemy. To jest kwestia hejtu w internecie. To jest kwestia patostreamerów, wobec których nie podejmuje się jakichś działań. To jest kwestia dostępności reklam alkoholu dla dzieci, tak? Znaczy w internecie dopiero teraz prokuratura zaczęła jakiekolwiek działania, tak? My o tym, że te reklamy są, mówiliśmy już chyba 2 czy 3 lata temu na komisji i wtedy PARPA, czyli Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mówiła, że oni przecież zgłaszają to do prokuratury, a prokuratura regularnie to umarza ze względu na niską szkodliwość czynu. No więc o czym jakby... To nie jest tak, że to jest jeden mały problem, dlatego ja przepraszam, że tak chaotycznie, ale generalnie jestem jakby cały czas na świeżo po tym spotkaniu i wydaje mi się po prostu, że żeby pokazać, jak bardzo szeroki to jest problem, jak bardzo trudny jest to problem, to pozwoli, no, na oczy
wyjaśnić sobie, ile działań my musimy realnie podjąć, żeby ten problem próbować rozwiązywać. Pani poseł, pracy w tym obszarze jest sporo do wykonania. To może na koniec, żeby trochę uspokoić emocje, trochę o polityce porozmawiamy, bo dużo się mówi o układaniu list po stronie Zjednoczonej Prawicy. Kto się zmieści, kto się nie zmieści, kto będzie w koalicji, kto nie. Podobnie dużo się mówi o Koalicji Obywatelskiej, o Polsce 2050 i PSL-u, kto na jedynce, jak się podzielą, ale Lewica. Jakoś mam wrażenie, że jest ciszej w mediach na temat tego, kto będzie z Lewicy kandydował, na jakim miejscu pani poseł będzie kandydowała, czy będzie z Opolszczyzny kandydowała, czy będzie pani jedynką? Coś już tak, wiadomo. Będę kandydowała z Opolszczyzny. I szczerze powiedziawszy, myślę, że dlatego u nas jest spokojnie, że u nas jakby już większej rzeczy po prostu wiadomo, więc my jesteśmy... To kto będzie na dwójce? My pani jesteśmy na stabilni. nie mamy jeszcze pełnych list zaakceptowanych, w związku z czym będziemy to robić dopiero niedługo. Planuję oczywiście kandydować z Opolszczyzny. Oczywiście ostateczne decyzje zawsze będą podejmowane przez organy krajowe, czyli w przypadku Partii Razem to będzie nasza Rada Krajowa, a w przypadku Nowej Lewicy zakładam, że ich Rada Krajowa, jakby nie jestem tutaj pewna statutowo, czy to nie zarząd, ale jesteśmy jeszcze przed oficjalnymi, ostatecznymi decyzjami, ale myślę, że ta cisza wynika też z tego, że my po prostu jesteśmy dogadani centralnie odnośnie tego, że chcemy startować razem, ale że jesteśmy... dogadanie, a to, co się dzieje na dole w regionach, to są dwie różne rzeczy, bo to, że się liderzy ugrupowań porozumieją, to jest jedno, a w regionie każdy przebiera nogami, żeby być wyżej i wyżej na tej liście. Oczywiście, ale to też jest kwestia tego, że jeśli poprawimy wynik, no to w wielu miejscach istnieje możliwość tutaj wywalczenia dwóch mandatów, tak? Więc to też jest kwestia tego, kto na tych miejscach, w jakich tutaj konkretnych, na jakich konkretnych pozycjach się znajdą. No i też jakby tutaj całość ugrupowania, tak? To znaczy nasz klub Lewicy składa się zarówno z Partii Razem, jak i z Nowej Lewicy i myślę, że biorąc pod uwagę naszą działalność i nasze działania, no my pokazaliśmy, że jesteśmy tym ugrupowaniem, które walczy zarówno o transport publiczny, które walczy o dobrą edukację, o kwestie związane ze wsparciem społecznym, te, które państwo po prostu powinno oferować, czy to właśnie transfery socjalne, czy to kwestie systemowe, czyli budowa żłobków, budowa przedszkoli, to jest kwestia ochrony zdrowia, którą ja osobiście się zajmuję, tak? Czyli wsparcie dla szpitali powiatowych, to jest kwestia jakby patrzenia na całą Polskę systemowo, ale też dostrzegania tych kwestii, które są palące i priorytetowe. To jest kwestia mieszkaniowa. Myślę, że wszystkie ugrupowania przejęły narrację Lewicy dotyczącą tego, że mieszkanie jest prawem i towarem i że państwo w końcu musi wziąć odpowiedzialność za to i zacząć budować mieszkania, bo to nawet tym, którzy chcą wziąć mieszkania na kredyt, ułatwi sytuację, ponieważ jeśli będą tanie mieszkania na wynajem, to te kredyty po prostu, znaczy te ceny mieszkań, które będą na własność, one również spadną. Więc wszystkie osoby, które będą chciały wybrać, będą mogły w końcu to zrobić. Czy mieszkanie na wynajem, czy kupno. O szczegółowo polityce mieszkaniowej nie zdążymy już porozmawiać. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Marcelina Zawisza, posłanka Partii Razem, kandydatka na kandydatkę, na posłankę w jesiennych wyborach parlamentarnych z Opolszczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Cała rozmowa na radio.opole.pl.